Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie zmian w wystawie Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Przed 5 laty byli dyrektorzy Muzeum II wojny światowej w Gdańsku wytoczyli powództwo instytucji, w której pracowali, o ochronę praw autorskich i dóbr osobistych. Chodziło o wprowadzenie zmiany na wystawie głównej Muzeum II wojny światowej. Sąd oddalił apelację. To bardzo ważny dzień, dzień, który przybliża nas do momentu, gdzie nie będziemy musieli poświęcać swojego czasu na sprawy sądowe, a całość naszej energii będziemy mogli kierować na sprawy merytoryczne. Mówił dyrektor muzeum dr habilitowany Grzegorz Berendt. Autorzy domagali się usunięcia z wystawy m.in. portretu ojca Maksymiliana Kolbego, portretu Witolda Pileckiego, zdjęcia powstańców warszawskich składających wojskową przysięgę, czy usunięcia zdjęcia rodziny Ulmów. Chcieli również przywrócenia pierwotnej formy scenograficznej wystawy w części poświęconej Polskiemu Państwu Podziemnemu, czy przeniesienia eksponatów dotyczących kapitana Antoniego Kasztelana w pierwotne miejsce ich prezentacji. To są elementy, które tę wystawę wzbogacają. Wbrew tym opiniom, które wyrażali powodowie o tym, że wszystkie te nowe elementy tę wystawę cenzurują. My się z taką narracją nie godzimy. Jest to nasz wielki, myślę, wspólny, nie tylko muzealny, ale ogólnopolski sukces. Podkreśla zastępca dyrektora dr Marek Szymaniak. Sąd drugiej instancji zadecydował o wpłacie przez pozwanego kwoty w wysokości 10 tysięcy złotych na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. Zakazał również wyświetlanie filmu Niezwyciężeni należącego do Instytutu Pamięci Narodowej.